doktorze, inwazja Rosji na Ukrainę troszeczkę jakby odsunęła w niebyt pandemię, ale doniesienia medialne są bezwzględne. Zachorowania na COVID rosną, znowu rosną. Czy również pan obserwuje to u siebie na oddziale? Nie nazwijmy tego tak grzecznie inwazja. Jest to normalna, ordynarna wojna i nie nazwijmy tego operacją wojskową. Jest to atak agresji niczym nieuzasadniony, więc nie bądźmy delikatni, nie bądźmy poprawni politycznie. Jeżeli idzie o sytuację covidową, to musimy pamiętać o tym, że Ukraińcy praktycznie rzecz biorąc nie są szczepieni. Nie żądamy od nich paszportów covidowych, nie wymazujemy ich na granicy. Nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, ile z tych osób, tych uciekinierów jest zakażonych, jak będzie się szerzyło zakażenie w związku z tym, że mamy już teraz ponad 1 000 000 uchodźców, z których ani jeden nie miał robionego wymazu. My już mamy w tej chwili obywateli Ukrainy u siebie na oddziale chorych z ciężkimi przebiegami COVID-a, czyli z tymi postaciami wcześniejszymi od omikrona, który praktycznie robiąc nie przebiega ciężko i omikrona się nie boimy. Omikrona się w ogóle nie boimy, bo ciężkie przebiegi omikrona są niesłychanie rzadkie. I jeżeli idzie o szczepienia, to omikron w tej chwili spełnia rolę punktu szczepień. Praktycznie rzecz biorąc, szczepi nam populację bardzo mocno i uzyskamy prawdopodobnie w wyniku tego odporność populacyjną. Nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie efekt tej fali uchodźców, i wśród których na pewno spora grupa jest zakażona COVID-em, ponieważ oni jechali wspólnymi transportami, pociągami tak zagęszczonymi, że nawet zabraniano im zabierać bagaże, żeby jak najwięcej ludzi zmieściło się do tych środków transportu. Więc mieli ze sobą cały czas kontakt, i to bliski kontakt. Jak to się będzie szerzyło, nie mam pojęcia. My na razie nie zauważamy jakiegoś szczególnego wzrostu zakażeń. Z dniem 3 marca zostały zlikwidowane oddziały covidowe. Pozostały tylko tymczasowe szpitale covidowe, które będą działały do dnia 1 kwietnia. Jak to będzie wyglądało dalej, nie wiemy, nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. Będą pacjenci z COVID-em leżeli razem z innymi pacjentami na wspólnych salach w szpitalach. Każdy szpital jest zobowiązany do utrzymania pewnej ilości łóżek covidowych i pewnej ilości łóżek obserwacyjnych tych pierwszego rzutu. Każdy szpital ma sam to sobie zorganizować. Jak my to zorganizujemy w Wałbrzychu, tego jeszcze nie wiem, bo my żyjemy z dnia na dzień z tą wiedzą i próbujemy podejmować decyzje na bieżąco, żeby wybrać jak najlepszą opcję. Jak będzie, nie wiem. W każdym razie na pewno będzie problem z pacjentami covidowymi w momencie likwidacji szpitali covidowych, oddziałów covidowych, nie szpitali, oddziałów covidowych, bo ci pacjenci będą się musieli gdzieś kumulować. Nie będzie tymczasowych szpitali covidowych, więc nie będą transportowani. Jak będzie wyglądało skutki tych zakażeń wewnątrz szpitalnych, też tego nie wiemy. W poprzednich falach skutki były opłakane, dlatego że przebiegi były ciężkie. W tej chwili, czy potraktować to tego COVID-a jako zwykłą infekcję grypopodobną, tak to było przed falą, przed pandemią, że wtedy też pacjenci zakażali się od siebie wzajemnie różnymi wirusami,
grypą i nikt nie robi z tego żadnego problemu. Czy my nadal będziemy tych pacjentów wymazywać, skoro nie będziemy ich izolować? To na dobrą sprawę niepotrzebna nam jest wiedza na ten temat, czy pacjent jest chory, czy nie jest chory. Bo po co? Skoro i tak go nie będziemy mieli gdzie izolować, bo nie mamy szpitali covidowych, więc jedno jest pewne, bez względu na koszty, my musimy obywatelom Ukrainy udzielić pomoc. Bez względu na koszty. I nawet jeżeli będzie to, ponieważ oni są nieszczepieni na odrę, na świnkę, na różyczkę, na gruźlicę, oni są w ogóle nieszczepieni, będziemy mieli populację schorowanych, zaniedbanych medycznie ludzi. I będziemy ponosili konsekwencje tego. Będziemy mieli dodatkowe zachorowania. Ale to co? To znaczy, mamy zamknąć przed nimi drzwi? No nie. To są ludzie, którzy pozostawili tam wszystko, cały swój dobytek, pozostawili tam bliskich i od kogoś muszą otrzymać pomoc. My jesteśmy najbliżej, najlepiej zorganizowani i teraz tylko kwestia, czy nie pozamieniamy na przykład tych szpitali tymczasowych na szpitale dla obywateli Ukrainy, bo zwiększy się zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. Na pewno się zwiększy. Na pewno poniesiemy ogromne wydatki z tym związane. Ale zakładam, że Unia Europejska, że Stany Zjednoczone będą nam wysyłały jakieś dotacje, żebyśmy nie padli gospodarczo ze względu na ogromne wydatki.